Cześć moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z tematyką dysku i dzisiaj zaprezentuję bardzo ciekawy, jeden z najnowszych dysków, jaki wyszedł na rynku. A dlaczego jest taki ciekawy? Ponieważ w zestawie jest coś, czego jeszcze nie spotkałam u żadnego producenta kupując dysk. Mianowicie dzisiaj zaprezentuję model Team Group A440. Jest to dysk oczywiście na złączu N2 pod PCI4.0. Jest to dysk jako jeden z najszybszych, jaki jest na rynku. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy prędkości odczytu wynoszące aż 7000 MB na sekundę. I uwaga, odczytu bardzo bliskie 6900 MB na sekundę. Czyni to jednym z najszybszych dysków na rynku obecnie, jakie są w ogóle w sprzedaży. Co więcej, w środku znajdziemy także dwa radiatory aż do tego dysku. Czyli jeden aluminiowy, który możemy sami nałożyć, ale także folia grafenowa. Folia grafenowa jest też rozpraszaczem ciepła, oczywiście nie tak wydajnym jak aluminium. Dlatego tutaj w zestawie są aż dołączone dwa rozpraszacze ciepła. Możecie wybrać, czy chcecie używać aluminium jako radiator, czy folii grafenowej. Niezależnie czy wybierzemy ten aluminiowy radiator, czy tą folię grafenową, wszystko trzeba samemu zamontować. Więc ja w tym materiale za chwilę też pokażę, odpakujemy ten dysk. No i też pokażę, jak zamontować aluminiowy radiator, czy tą folię grafenową. Jako taka instrukcja dla osób, które chciałyby przyszłościowo sobie kupić ten dysk. Jeszcze na start dodam, że ja otrzymam do testów dysk o pojemności 1 TB PCI 4.0, czyli to jest standard do tych prędkości. Natomiast mówię o PCI 4.0 dlatego, że może się zdarzyć, że ktoś kupi ten dysk, a ma tylko PCI 3.0 w swojej płycie głównej. Więc oczywiście taki dysk będzie działał, natomiast nie będziecie wyciągali tych maksymalnych prędkości, jakie są na PCI 4.0. A teraz już przechodzimy do rozpakowania tego dysku, nałożenia tych radiatorów, rozpraszaczy ciepła. No i do testów, ponieważ nie może zabraknąć testów wydajnościowych, ale także testów temperatur tego dysku. Tematyką dzisiejszego filmu jest dysk A440 z tymi dwoma rozpraszaczami ciepła. Natomiast jeszcze dodam, że do rozdania jako giveaway, nagroda, prezent jest ten dysk. To jest karta Z440, czyli też dysk na PCI 4.0. Ma tą folię grafenową, ten rozpraszacz ciepła, też 1 TB i bardzo wysokie prędkości. Tutaj jest 5000 MB na sekundę odczytu i 4400 zapisu. 5 lat gwarancji i ten dysk jest zaplombowany, nowy, nieodpakowany i trafi do jednej z osób. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym giveawayem, czyli tym rozdaniem, tą nagrodą, to wystarczy, że zajrzycie w opis pod tym materiałem. Jest to giveaway o nazwie Szalony Prezent, gdzie wystarczy wypełnić kilka zadań i po wypełnieniu tych kilku zadań będzie losowanie na koniec grudnia, gdzie zostanie wyłoniona osoba, która wygrała ten dysk i do tej osoby ten dysk po prostu wyślę. Przechodząc do rozpakowania dysku A440, od razu widać aluminiowy radiator wraz z termopadem, a obok jest już sam dysk wraz z folią grafenową. Po lewej stronie są elementy do montażu aluminiowego radiatora, a po prawej stronie jest tylko folia grafenowa. Co istotne, dysk ma najnowszy kontroler Phison, zaprojektowany, by wykorzystywać potencjał PCI 4.0 i jest jednym z najszybszych kontrolerów w tej klasie dysków. Nakładając tylko grafenowy rozpraszacz ciepła, wystarczy zdjąć folię i nakleić na dysk. Jest już on gotowy do zamontowania na płycie głównej. Ja w tym momencie jednak go jeszcze nie nakleję, bo najpierw pokażę instrukcję montażu z drugim radiatorem. Natomiast w przypadku aluminiowego radiatora dysk trzeba wsunąć w metalowy koszyk. Następnie odklejamy folię z termopada i naklejamy go na spód radiatora. Należy też zdjąć drugą zewnętrzną folię, a dalej wystarczy już tylko przyłożyć radiator do dysku i lekko docisnąć. Ja zamontowałam dysk bezpośrednio pod samym radiatorem chłodzenia powietrznego na płycie X570 Prime Pro od Asusa. Przechodząc do wydajności dysku Karda A440. Przy pustym dysku, wykonując test prędkości, prędkość odczytu wynosi ponad 7300 MB na sekundę, co nawet przekracza prędkości deklarowane przez producenta. Ale co jest istotne, znowu zapis jest niższy o 800 MB na sekundę.
Gdy dysk zapełniłam prawie do pełna, to prędkość odczytu pozostaje bez zmian. Nadal przekraczająca prędkości deklarowane, ale zapisu spadła do około 5800 MB na sekundę, więc o około 1000 MB na sekundę mniej niż prędkości maksymalne, które deklaruje producent przy zapisie. Rzecz ostatnia w dzisiejszym materiale to już temperatury. Z aluminiowym radiatorem dysk cały czas kopiował i przesyłał dane, co powodowało ciągły wzrost temperatury. Warto tutaj zaznaczyć, że dyski na PCIe 4.0 z wysokimi prędkościami bardzo mocno się grzeją. Bez radiatora używanie takiego dysku nie miałoby sensu. Temperatura buforu osiągnęła w moich testach maksymalnie 72 stopnie, jest to wynik z aluminiowym radiatorem. Co więcej, producent zapewnia, że bez żadnego radiatora jest aż o 30 stopni więcej niż z dołączonym do dysku aluminiowym radiatorem. Można więc się domyślić, że z folią grafenową temperatury będą jeszcze wyższe niż z radiatorem aluminiowym. Mimo wszystko postanowiłam to sprawdzić, a dysk udało mi się rozgrzać do 77 stopni i temperatury cały czas rosły, więc po prostu zrezygnowałam z dalszego testowania, gdyż dysk mógłby ulec uszkodzeniu. Pokazuje to, że folia grafenowa na A440 ma sens tylko w momencie, gdy i tak zamontujecie go pod radiatorem na dysk M2 na płycie głównej. Z tego co zauważyłam, to najczęściej wybierana opcja, czyli grafen plus radiator na płycie głównej. Podsumowując, jeśli płyta główna nie ma radiatora na dysk M2, a chcecie zamontować dysk A440, wykorzystajcie załączony aluminiowy radiator, który jest w zestawie z dyskiem. Jeśli natomiast macie płytę główną z radiatorem, zamontujcie ten dysk z folią grafenową pod radiatorem na płycie głównej. Wtedy mamy dysk chłodzony folią grafenową oraz aluminium. Linki do dysku załączam w opisie pod tym filmem oraz przypominam o giveaway Szalony Prezent, do którego link również jest w opisie. Do usłyszenia już w kolejnych materiałach i cześć!